Dzień dobry wieczór! Z tej strony ponownie Starki i cóż, dziś widzimy się kolejny raz w grze Kroniki Myrtany Archolos. I tak, jak widzicie, nadal jestem na końcówce HP, co zaraz przypłaca śmiercią pewnie ze strony ścierwojada. Ja, oczywiście. No ale tak jak mówię, tak no. Kroniki Myrtany Archolos. Miejsce, w którym ostatnio zginęliśmy, nadal jestem jełopem, który się nie wyleczył. I jeszcze nie umiem złapać teraz timingu ścierwojadów, więc zaraz chyba coś zjemy do bezpieczeństwa. Ale tak, jesteśmy tutaj z powrotem. Będziemy próbować się mścić na ścierwojadach, które ostatnio nas zamordowały. A zanim to, jak mówię, chyba jednak nie będę aż takim... Nie będę aż tak koksił. Zjedzmy chociaż te szczury i owada. Jakkolwiek chętnie by to nie brzmiało. Najwidoczniej naszemu Marvinowi to smakuje, więc no. Korzystajmy z tego, co mamy. I w ogóle będziemy znowu w jakiejś wiosce albo gdzieś, to potem musimy nagotować więcej takich rzeczy. Też coś na manę. Na pewno z tych takich ważniejszych to wiem, że będę musiał spróbować jabłek w cieście, bo mam dobrą regenerację zdrowia. Ale z tego, co mi ktoś wspominał, są jeszcze przydatne czegoś innego. I tutaj akurat się nie wypowiem, ale nadal, leczenie za 80 zdrowia. Świetne. To sprawdza nasze HP na obecnym momencie, więc... No, gdybym je miał ze sobą, to byłoby na pewno dużo łatwiej. Chyba, że prawie? A, no... Trzy jabłka to już jest ponad nasze HP. Ale dwa na spokojnie to już prawie całe nasze HP, jak mówiłem. Więc... No. Ciekawie. I dobra, tam są leśne ścierwiady, co tam już dalej nie lezę. Tylko jeszcze tego dojrzałego pokonamy. I ewentualnie możemy spróbować przejść jakoś bokiem. Ale lepiej tylko zamontować się najpierw w naszej postaci wykrywacz wrogów wszelakich. Znaczy mówiąc, zaklęcie leśny. Widzę zwykłego. Dobra, zwykłe ścierwiady to jak najbardziej z chęcią przygarnę. Jak mówiłem, leśnych nie chcę. Leśne są zbyt wredne. I tak, swoją drogą, jeśli chodzi o sytuację finansową, mamy 635 monet. Dużo, ale jak się o tym pomyśli, to mało. Patrząc na to, że 5 many kosztuje 75. A na pewno musimy mieć jej znacznie więcej. Jeśli chcemy sobie poradzić z wszelkimi zagrożeniami jako mag. Więc no. Miejmy nadzieję, że uda się zbierać więcej. Dobra, więc. Standardowo przeszkodzili mi w nagraniach. Niczego tu nie znam. Więc możemy spokojnie kontynuować, nie bać się o to, że coś będzie nie tak. No skoro to dość stało się to dość, to musi być wszystko w porządku. Przy okazji, co my tu mamy, leśna jagoda. Tyle. Ja podejrzewam, że jeśli jest coś lepszego, to pewnie te leśne ścierwia do tego bronią, więc... No jest to poza naszym zasięgiem chwilowo. Ale tak, jak już tu jesteśmy, to... Warto by było może się tu wspiąć, tylko Marvin, proszę cię, ogarnij się, nie baw się w Beziego, który nie chce wchycać. Naprawdę, proszę cię, Marvin. Już dobra, może lepiej będzie, jeśli pójdziemy tam tak sobie po prostu i okej, goblinie jagody. Świetna rzecz, przydadzą się na pewno. A póki co... Po prostu idźmy stąd lepiej. Tak, miasto, jak zapewne pamiętacie, w poprzednim epizodzie jest dla nas obecnie niedostępne. A przynajmniej nie przez tą bramę. Może jakąś inną trasą się uda. Niemniej jednak nie oznacza to, że nie będę próbował, bo... Na pewno musi być jakiś sposób. Czy okej, był ten jeden gościu, którego mogliśmy się dowiedzieć czegoś o wejściu do miasta. Ale jednak mu nie pomogliśmy. A nawet jak w alternatywnej rzeczywistości mu pomogłem, to wziąłem pierścionek, żeby zobaczyć, jaki to jest, a nie... informacji, jak się dostać do miasta, więc... Tia. No nie będzie najłatwiej. Ale nie przejmujmy się tym, tylko bijmy ścierwojady. Bo mięso ze ścierwojada chyba jeszcze przyda na sprzedaż. Jeśli nie, to na jakieś szaszłyki, pieczenie, placki, inne takie rzeczy. No. Poza tym, że przyda się na to, to jeszcze każdy ścierwiad ma szansę zdobyć jajo ścierwojada. A jeśli się nie mylę, możemy sprzedać jeszcze trochę bastionowi, więc... No. Powiedzmy, że po prostu warto się tym zająć. I przy okazji jesteśmy tutaj przy jakimś kolejnym miejscu. Pozwólcie, że zrobię zapisa, bo nie lubię takich chat. Po tym, jak w jednej takiej znaleźliśmy ostatnio szkieleta i zaraz ruszamy dalej. No, dobra. Tak więc jesteśmy tutaj i co my tu mamy ogólnie? Krywać bestii.
zauważył niedźwiedzia, do czego nie chciał mu chyba irytować. A sama chałupa... O! Strzeżone z prozycznego ścierwojada. Dobra. Będzie wyzwanie w takim wypadku. Okej. Jesteśmy tu ponownie. Ten ścierwojad jest... prytnie schowany. O, chłopa, jest ich tu więcej. Ja może się będę skradał, to się uda ich nie obudzić? Okej. Jakaś chata, w której są... leśne ścierwojady. Jest też jakaś... jakieś inne rzeczy są. Oj, ciężko będzie. Ciężko będzie, ale ja się nie poddam. Ja to muszę odkryć. Okej, okay, wiecie co? Do cholery, nie mam pojęcia, skąd ten leśny ścierwojad się bierze. Fuku, tu nigdzie nie ma. Ja... lepiej będzie, się chyba się wskradamy po prostu i... zobaczymy szybko, co tam jest jeszcze z innych takich ciekawszych znajdźków, a potem uciekniemy. Rąk drugi, tom pierwszy. Okej. Okay. Okej. Okay. Pojawił się już. Jak gdzieś pojawił się dziad, więc... gdzie ja to mam? Musimy chyba łyknąć zęba tego ziela. Ale... nie wierzę w moją lamę. Tak czy inaczej. Spotkamy się za chwilę, jak ja tutaj znowu to wszystko wyzbieram. A potem stąd uciekniemy na zęba tym zielem. Chyba tak chyba będzie najlepiej. Dobra, jestem na wprost względem drzwi. Więc życzcie mi szczęścia. Szewad nadal szybszy ode mnie. W reakcji. Tak czy inaczej, mamy wszystkie jaja i jeszcze tą księgę. A wściekły ścierwiad, mam nadzieję, że za chwilę przestaną mnie gonić, bo jeśli nie, to będzie kiepsko. Tak, przestały, więc... no, sukces, bym powiedział, jest, ale taki trochę 2 na 10. Ale nadal, sukces to sukces. Mamy księgę drugiego kręgu. A co za tym idzie, chyba drugi krąg możemy powoli kompletować. Przynajmniej to wygląda. Ale dobra. Zanim coś dalej, to jeszcze tutaj widzę właśnie polne bestie i inne dziady, które możemy pokonywać sobie spokojniej. Ale zanim to robię, zapisa. Nie chcę tego stracić. Naprawdę, nie chcę. Już za dużo mi się udało zrobić w tym odcinku. Okej, okay, zapis jest. To teraz zobaczmy, ile to wymaga. Ten pierwszy. Jedna z trzech. Czyli musimy jeszcze dwie księgi znaleźć. Ale okej, okay, czyli 30 punktów nauki. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Brakuje nam trzech. Chociaż... jak spić się jeszcze na jeden poziom, żeby móc się tego nauczyć? Dam radę raczej. Może potem będzie ewentualnie z maną i władaniem bronią. A jedno i drugie by się przydało, no i potem jeszcze dochodzą jakieś rzeczy, jakaś, nie wiem. Alchemia, kowalstwo, łuczarstwo. Dużo tego ogólnie może być. Nie mówię, że będzie, ale no. Obawiam się, że nie będę wiedział, na co wydawać punkty nauki. Bo bym miał ich za mało. Każdy jeden wydatek może być czymś, co... co mnie pogrąży. Ale dobra. Tak, czyli nacisk księgi się cieszy i to bardzo. Bo no. Mieliśmy jakieś chyba ciekawe runy drugiego kręgu. Jestem przynajmniej jedną. Pan tam o pięć wiatru, wichru. Nie pamiętam, jak się to nazywa, ale ogólnie wiecie, o którą chodzi. To wiem, że mam jako runę drugiego kręgu. I mnie polna bestia ubiła. No, dość. Jeśli tak się stało, to ja mam tego dosyć po prostu. Nie ruszam tych polnych kwestii.
Zamiast tego powiem wam, pójdźmy tam dalej, widział gdzieś młodość ścierwy jadę, może uda się jakiegoś pokonać. A może znajdziemy jeszcze coś ciekawszego? Nie, naprawdę wydawało mi się, że krzypica, ale to tak wysoko, 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 ale... Jakby wydawało mnie się... I wykrakałem spotkanie z tą głupią, żądlącą muchą. Okej, to jest mały. To tą żądlącą muchę jeszcze zaakceptuję. Bo innych żądlących much to ja nie chcę. Są zbyt irytujące. Farma Bermara w tę stronę. Czy też pójdźmy tam? A na farmie Bermara chyba nawet nas nie było wcześniej. Oj, jest kolejna żądląca mucha. Tylko czy mam jeszcze coś do zjedzenia, zanim będę leciał dalej tam? Nie. Więc żądlącą muchę sobie odpuszcza. Dlaczego akurat jestem świadomy? Żądlącą mucha może mnie jeszcze ubić. Super. Sprowokowałem dwa ścierwojady. Ani zapisałem pokonanie żądlącej muchy. Wiadomo, jak to się skończy. Okej. Teraz muszę przyznać... Skończyło się inaczej, niż myślałem. Skończyło się na to, że sprowokowałem też żądlącą muchę. Mam dodatkowy challenge. Ale udało się pokonać wszystko, dobra. Nawet nie czekam, robię kolejnego zapisa. Kto by pomyślał? 145 zapisów. A ja nadal jestem na bardzo wczesnym etapie. Oj. Tam coś jest, ja tutaj... Jest chyba kolejny ten... Jakiś zbieg, więc... Nie, tam lepiej nie idźmy. Przynajmniej w takim stanie, jak teraz jestem. A tutaj co mamy? Kretoszczury. No jasne. Nie, to chyba tutaj nie pójdziemy. Chociaż dobra, może jeszcze zbiega pokonam, bo ci zbiegowie co słabo walczą, ale... Na kretoszczury przyjdziemy kiedy indziej. No dobra, więc... Pozwólcie tylko, że podniosę rośliny, które widzę. I lecimy. Zbiega. Chyba... Okej, chyba walczy jakąś lagą, czy czymś tego typu. Odłóż broni. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. To nie jest zbieg. Wiem, że to głupie pytanie, ale nie masz może przy sobie koła? Najlepiej drewniane, okay. Takie, żeby pasowało do tego tam wozu. Koła? Koła? Tak, koła. Widzisz ten wóz z towarami? Jechałem sobie spokojnie do miasta, a tu nagle trzask. Ani się obejrzałem, a leżałem na ziemi. Na szczęście jedyne straty, jakie poniosłem, to ta jedna beczka wina, która strzaskała się podczas upadku. No i oczywiście to nieszczęsne koło. Okej. Ale gdzież moje maniery? Nazywam się Salzer. Jestem skromnym kupcem z gildii kupieckiej. Jak możesz pewnie z łatwością zauważyć, utknąłem tu na dobre. Nie mogę zostawić tutaj tych wszystkich rzeczy, bo zaraz znajdzie się ktoś, kto je sobie z chęcią przywłaszczy. A z każdą rzeczą sterczenia tutaj tracę kolejne złote monety. To jak będzie? Nie zechciałbyś poszukać dla mnie nowego koła? Okej! Poszukam tego koła dla ciebie. Jako człowiek interesów, pozwól, że zapytam, ile będziesz sobie życzył za taką usługę? Wybierzmy dolną opcję, bo za co pewnie będzie dużo więcej ekspów. Ale tak, 53 zł albo 100 byłoby fajne, ale... Zachowaj swoje złoto, pomogę ci za darmo. Za darmo? Normalnie doszukiwałbym się w tej ofercie jakiegoś haczyka, ale w tym momencie przyjmę ją z uśmiechem na ustach. W takim razie ruszam w drogę. Dobrze, tylko wracaj szybko. Okej, najpierw go ukradnijmy. Bagienne ziele. O, już myślałem, że można koło podnieść dosłownie przy jego wozie własnym i mu dać takie hej, gościu masz. A teraz tak, posunki nosa. Módl się. Po prostu pomodlić. Od razu lepiej. Zobaczymy, czy to koło, które zebraliśmy przed chwilą, będzie dobre. Czemu w sobie w przyszłym odcinku? Pasować do twojego wozu. Jeśli masz rację, to jestem uratowany. I zobaczmy.
Proszę, proszę, czy to będzie dobre, czy to jest takie... nope, musisz szukać więcej wóz. Czy więcej kół nie wóz. Do naszej umowy. Mówiłeś, że nie chcesz żadnej zapłaty. Jednak jako kupiec wiem, że nie ma nic za darmo, a dobry pracownik powinien być sowicie wynagrodzony. Dlatego możesz być pewien, że polecę cię pozostałym członkom gildii. Jednak może jest coś, co chciałbyś otrzymać w ramach nagrody. Nie, nie chcę złota. Interesy z tobą to przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się przeprowadzić tak obustronnie korzystną transakcję. 600 ekspa, warto było. Zobaczę, to mam coś będzie. Wychodzę na prostą, a wszystko dzięki twojej interwencji. Okej. Okej. Gdybym jak jeszcze nas Inus uleczył, to zapiszę się chyba znowu i lecimy po prostu na kryte szczury. Bo teraz to już możemy sobie na to pozwolić. No ale dobra. Jakoś się to wszystko nam układa. Okej. Kto szczur dosyć wytrzymały, jak zawsze. O nie, już kolejny biegnie. Ale nie szczególnie groźne. Mi się gryźć będą gryźć zawsze, bo szczerze, po prostu nie umiem unikać kto szczurów, nie z wręczniakami. Gdybym miał broń jednoręczną, to jeszcze może by się udało. Ale tak. Złoto. Lubię złoto. Przydatne jest. Złoto. Złoto. Szczała. Szczała. I ty też szczała. Jeszcze gdzieś powinna być jakaś jedna szczała. Wow. Dużo będzie w tym trupku. Czy trupka można przeszukać? Nie. To jest trupek z takich nieprzeszukiwalnych. Okej. Okay. Ale jeszcze gdzieś tutaj widziałem chyba złoto. O tak, złoto. Przyda się każda monetka. No i kolejny krytoszczur. Ciekawe, że krytoszczury zalęgły się obok zwłok takich, no, w sensie... Nie są to groźne stworzenia, więc pewnie szukałem żarcia, gdzie się tylko da. Czego tu nie znajdę? A, taki trupek... Chyba zjadliwy. Uczyć było Oskard. Bo nawet dobra to broń, muszę przyznać. Co prawda, no raczej ja sobie spasuję. Słyszę dzika. Nie podoba mi się to. No jeszcze szczur. Czego więcej chcieć po prostu w światach? Jak nie ciągnąć szczurów i innych takich. Gorsze jest to, że z dwóch stron przybiegły, więc... No, trochę tutaj nie poraniło dziadostwo. Tak czy inaczej, mamy mięso, mamy skóry i zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Okej, okay, jesteśmy w ciekawym miejscu, muszę powiedzieć. Trochę nad piątką, a piątka to jest kopalnia Araxos. Trójkąt to miasto farmy Bermara, więc... do kopalni aż nie będę szedł, może lepiej? Nie boję, że po prostu się pójdę do kopalni, to będą jakieś problemy. Powiedzmy. W sensie, że będę chciał kopać, albo że no, będzie tam coś fajnego, co będę chciał zrobić i potem nie będę mógł. Teraz idziemy dalej i... W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Warantu, każdy podróżujący tym traktem podróżnik jest obligowany do uiszczenia należytej opłaty na rzecz miasta Archolos oraz jego dobrych mieszkańców. Co takiego? My to zapłacić musisz, tłomoku! Wydawało mi się, że my to opłaci się za przewożenie towarów. To nie są strażnicy. Z kamienia wylazłeś, kolego! Czasy się zmieniają, a wraz z nimi prawa królewskie. Płać, albo ponieś konsekwencje. Nic ode mnie nie dostaniecie. Śmiesz sprzeciwiać się prawu gubernatora? Prawu gubernatora? W żadnym wypadku. To wy cuchniecie przekrętem na kilometr. Widzę, że jesteś bardzo uparty. W takim razie weźmiemy to złoto z twojego trupa. Rozerwę cię na kawałki. Okej, ten, który walczy tak nie najlepiej, to nie problem. Gorzej ten, który ma tu sensowniejszy miecz. Tamten to chyba nie umie walczyć naprawdę. W ogóle ciekawe, czy taki styl też my możemy posiąść, bo
nie wygląda on najlepiej, ale... Ale ciekawe by było, gdyby właśnie ten styl był zimplementowany też dla nas, nie wiem, jak na przykład jak jesteśmy po pijaku, czy coś. Przydałaby się mana. I trochę więcej hapeków. Ale głównie to mana. Kurczę, wytrzymali dziady. Trzymali. Wytrzymałe dziady, jak już to mówiłem. Ale to wszystko pewnie głównie dzięki temu, że mają te zbroje jakby straży. Nie damy rady. Jakkolwiek bym chciał, muszę po prostu lepiej poznać zasięg mojego patyka, zanim coś... No, śmierć, niestety. Okej. Okay. Więc jesteśmy znowu po pokonaniu krotoszczurów i dalej chyba nie ma sensu iść, skoro tam ta dwójka siedzi. Ja się z chęcią bym ich pobił, ale jestem zbyt podstawowy. Tak to określę na ten etap. Skoro tam się nie możemy dostać, to w sumie co dalej? Co zrobić ze swoim życiem? Tak to określę, no. Chyba zostałem tylko właśnie ubić bestie polne. A potem liczyć na to, że kto wie, może znajdę jakieś kolejne ciekawe miejsce. Na pewno łatwiej by było, gdybym miał czym się leczyć. Co, to nie ma wątpliwości, ale... Naprawdę jest taka, nie inna. Nie ma czego plądrować. Skąpce mi. Nie naszkowałem sobie niczego. Oj! Oj. Nie chciałbym go obudzić. Ale z drugiej strony może czegoś pilnować. Powiedzmy, że zaryzykuję. Bardziej cię stwora, by nie postawi... Przemiana w cieniu stwora. Czy to jest... To jest runa, czy... Nie, tylko zwój, ale nadal... się mogli nieźle sobie podziałać i... Pięć wichrów, tak. Dobrze kojarzę, że mam taki. Jenny knyczar. W takim wypadku... Ja wiem, że to trochę dziwne, to co robię, ale... Idziemy tu, w takie ciekawe miejsce. Ja już jestem bezpieczny, więc... Mogę chyba skoczyć normalnie i... No, nie powinienem zginąć. Teraz tak, pierwsze co mamy to pielce. Dobra, wskazuje to, że to miejsce, w którym mnie jeszcze nie było. Dzik. Ja może lepiej się zapiszę. Okej. Zapis zrobiony, mamy dzika. Pokonajmy go. A przyjmę taką, mam nadzieję, że to się uda. Okej. Dziki są proste. O ile się pamięta ich rytm. Bo jeden błąd i pewnie ponos. Dobra. Jeden błąd akurat nas nie zabił, ale dwa już by zabiły. Stres tak wykrywać bestii. Jest tutaj młody dzik. Okej, były dwa młode dziki. No to nie za dobrze. Nawet bardzo nie za dobrze. Okej, więc jak widzicie, pokonałem dzika, ale spadła mi tu polna bestia. No, więc pokonajmy to wszystko. I przy okazji mam też dla was jedną bardzo ważną informationę, że tak to określę. Otóż... sam nazwany jełopem ślepym, który nie potrafi szukać. Jest ślepy i nie potrafi po prostu znać niczego. Mam ku temu powód. Czemu ta osoba ma ku temu powód i to bardzo dobry, żeby mi tak nazywać.
A dlaczego, co, jak, gdzie, kiedy? Powiedzmy, że zaraz wam pokażę. Tylko wiecie, że się nie załamiecie tym wszystkim, albo jeśli tak będzie, to będzie mi smutno. Nie, tak poważnie, no. Ja nie będę nawet kłamał samych w siebie, co, tym bardziej was. Jeśli to jest prawdą, to jestem totalnym jełopem, niemytym ślepcem i w ogóle. Ale zanim to wszystko, to najpierw chcę coś zobaczyć, co się kryje w jaskini, bo jak widzieliście, na pewno tu jest jakaś jaskinia, do której mogę spróbować wejść. Zanim to jednak zabierzemy wszystko z tego wilka, a ja zrobię kolejny zapis. Okej, okay. Jest zapis wykonany, więc idziemy. No i tak mi się wydaje. Okej, okay. Kremto szczumry. Czyli te wytrzymałe dziady, które będą nas podgryzać po kostkach. Chyba zaraz będą się źle coś surowego. I tak dalej pójdzie. Bo no, nie ukrywając, no, nie mam jak się wyleczyć. Dosłownie, no patrzcie, żarcie, nie mam tylko surowiznę. Chociaż... czy jest coś innego? Rozumiem. Przepis jakiś, których nie przeczytałem. Tak teraz, kiedy już to mam przeczytane, to mamy coś, co mogłem zrobić. Możemy mi na szczurka szczura. Nie, no nadal mi żal tego. Dobra, wyknijmy jedną taką. Nic mi nie będzie, jak jedną wypiję. I jakaś niebezpieczna, przerażająca jaskinia, więc zapiszę się może jeszcze raz, dla bezpieczeństwa. Okej, okay, wykonałem już zapis i zerzałem też trochę bzu, bo stwierdziłem, że odrobina many nie zaszkodzi. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa... No, będę mógł rzucić światło dzięki temu i... O, nie. Ja się tu cieszę. A tu takie coś, no. Gobliny. Czarne gobliny. Lepiej tu nie idźmy jeszcze. Dobra. Więc znamy jedno miejsce, do którego nie wolno nam iść. Co jest tu? Też goblin. Ale może nie ma ich aż tak dużo. Dobra. Da się przeżyć walkę z pojedynczymi. Ósmy poziom, okej. Okay. Chyba, że lagę zgubiłeś. A to wczyna ci dzięki za złoto. Okej, czy było i was tam więcej, ale patrzcie, zwykłe gobliny, no. To jest akurat świetne. Tylko gobliny są tu o tyle słabe, da się jeszcze z tym żyć. Lagiem wykliczowały przez tekstury. Co za zła laga. Nic tu nie ma. To by nie było, nie będę jakoś tam cebulił na to, ale... Nadal szkoda, że straciliśmy lagę i okej, łuk wierzbowy, trochę strzał. Złoto. Zguba, a coś tam. Zobaczym. O Jezu, gobliński wojownik, nie chciałem tego prowokować! Jeden błąd i po nas, jestem tego pewien. No teraz już tak. Ojej. Well, shit. Że tak to określę. Nie zrobiłem zapisu, jak tu wchodziłem, więc wiecie co, to jaskinie zostawmy na kiedy indziej. Nie, tak będzie najbezpieczniej. I w sumie to spotkamy się w tym miejscu, w którym usłyszałem, że jestem jełopem niemytym, ślepcem i tak dalej, bo jeśli to jest prawda, to ja się załamię. Zanim jeszcze jednak dotarłem do miejsca, do którego miałem dotrzeć, patrzę, co pominęłem. Gobliniego, do tak po prostu przy pieńku. Dobrze, że mam ten wspaniały wykrywacz przedmiotów, jakim jest telekineza. A nie wiem, co ja bym bez niej zrobił. A, jeszcze tak, póki pamiętam, jeśli chodzi o zwłoki Faila. Ten dziad... Fail... To muszę się ten, który nie chciał zbierać winogron. Więc... no nie skończył najlepiej. Trochę to smutno, ale... Niech będzie jakby... Czy... Stało się trudno... Stąd nie poradzimy. Ale tak, no. Nadal to nie jest to, co chciałem wam przekazać i tak dalej, więc... No ja idę dalej przed się. Spotkamy się zaraz na miejscu. A ja tylko będę pamiętał, gdzie to było, bo...
pewno mogłem trochę się nagubić, nie ukrywając, co to, jeśli chodzi o miejsce, w które idę. Okej, no więc jestem dalej w trasie do tego miejsca, ale napotkam jakiegoś dziwnego podróżnego. Zostaw mnie w spokoju. Okej, nie chcę ze mną gadać. Więc jednak nie znalazłem niczego nowego. Myślałem, że coś będzie ciekawszego. Tak czy inaczej, wykrywka przedmiotów, niebieski bez. Świetnie. I tak, już jesteśmy daleko. Się nie mylę, więc powiedzmy, że po prostu już nie będę tego wyłączał. Ja się przez tego będą się nagrania. Bo zaraz... O, tu jest niedźwiedź, tak. Będziemy tam, gdzie rzekomo byłem totalnym ślepcem, powinien się wstydzić i tak dalej. W ogóle gdzieś powinien być bardzo ciekawy przeciwnik, tak, krab. Krab. Ciekawy przeciwnik, muszę przyznać, dosyć irytujący, przynajmniej na bazie tego, co wiem o nim z Risena. I uwaga, wchodzimy tutaj. To jest prawda. Jasahołe, to jest prawda! Jestem Jełopem Stefanem, po prostu. Jestem. Jełopem Stefanem niemytym w ogóle. To jest prawda. Druga księga drugiego kręgu leżała tu cały czas, a ja tu cholery jej nie widziałem. Powiem ci tyle. Dzięki ci, gościu, za informację. Nazwij mnie Jełopem Stefanem, Jełopem niemytym, Jełopem ogólnie, idiotą, ślepcem, jak chcesz. To ile mi ta twoja świadomość pomogła, to już nawet nie wiesz. Tak czy inaczej, no. No i o to i co macie. A teraz, kiedy to mam już załatwione, to pozwólcie, że właśnie sobie też zapiszę znowu i zaraz spróbujemy czegoś innego. A więc tak, kiedyś mam czyli zapisałem to wszystkie, to co ja chciałem? Chciałem sobie zaskoczyć, żeby pozwiedzać, ale najpierw bagienny szczur ugryzł, a potem coś mi wybuchło. Tak się znaczy, zaraz przejdziemy tu jeszcze raz, tylko w jakiś normalniejszy sposób. Dobra, więc tym razem zejdźmy normalniejszą trasą na tym mglistym obszarze. Widać, że to będzie troszeczkę, delikatnie mówiąc, niebezpiecznie. Okej, nie jest tak źle. Jednak są tutaj też błotniaki, to nie ma co się przejmować. Okej, jednak jest czym się przejmować. Są jakieś sprzedające krwiopijce. Dobra, ja się może lepiej wczytam. Nie chcę już tu przychodzić. Nie, moczary są chyba zbyt niebezpieczne. Dlatego też więc znowu idziemy sobie przez trasę, którą kiedyś lazłem. Spokojnie, długo nie będę was tym torturował. Ale bardziej niż o cokolwiek innego, to chodzi o to, że chcę znaleźć, powiedzmy, te jakieś groźne dziadostwo, które mi ostatnio spłoszyły z tej trasy. Bo coś takiego było, pamiętam, przez co trafiliśmy przez przypadek do winnicy. A, czarny szczur, no tak. Czarny szczur, to tłumaczy wszystko. Okej, narobiłem sobie kłopotów. Znowu. Dobra, na szczęście to tylko i aż ścierwojady. Zależy, jak na to spojrzeć. Z jednej strony to nadal może mnie zabić, z drugiej strony... No, to jest ścierwojad, tak? Wiadomo, ze ścierwojadami zwykłymi to jeszcze mam szansę. Okej, mamy dzika, który się zatrzymał na płocie. Dobra. Ten dzik ma lagi niczym ja po prostu. Ale dobra. Dwa ścierwojady i dzik. Sukces, jak na mój gust. Znaczy takie bestie. I jeszcze przeżyć na ponad pół HP. Jest dobrze. Tak jest moje spostrzeżenie, że jest dobrze. Więc tak, ja w takim wypadku robię kolejnego zapisa i zaraz lecimy gdzieś dalej się gubić. Okej. Według mapy, jeśli będziemy tam, to trafimy do klasztoru. Ale czy mnie interesuje klasztor? Niekoniecznie. Prędzej bym poszedł znowu do winnicy. Bo z tego, co wiadomo, w tej winnicy, Valeria czy jakoś tak, jest mnóstwo jeszcze rzeczy, których jakby nie ogarnęłem, więc tja.
jednak zginęłem. Tak czy inaczej, zaraz idziemy znowu do winnicy, spróbujemy tam znaleźć jakieś nowe questy. Jakie znajdziemy, to... Ja się zobaczę, co dalej. No i dobra. Jeszcze zanim tylko do winnicy. Chyba ten dzik mnie nie zaatakował, więc jej. To zajmijmy się tym kretoszczurami, bo one tak biedne tutaj siedzą, proszą o to, żeby je poklepać moim patykiem pasterskim. O właściwościach delikatnie magicznych. Więc ja. Po prostu spełnijmy ich życzenie, zanim pójdziemy dalej. Przy okazji stracimy większość naszych HP, bo jakby inaczej. Okej. Okay. Niczego tu nie znajdę. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Ja ostatnio musiałem naprawdę być w pośpiechu, skoro takie testy polne i inne piękne rzeczy popomijam tutaj. Ale dobra. Jesteśmy już na tych terenach, o których można powiedzieć, że myślałem. Mówiąc, że idziemy do winnicy, więc... Jest dobrze. Pytanie tylko, czy znajdziemy te zadanie, o które mi chodzi. Bo jeśli nie, to... to trochę będzie smutno. A jeśli tak, to będą expy. A to za tym idzie, jak będą expy, to może uda się zdobyć poziom. A jak się uda zdobyć poziom, to może znajdę kiedyś tą trzecią księgę i będziemy mieć już drugi kronyk. Czy... Okej, okay, stary Lion. Okej. Okay. Stary Lion nie ma nic do powiedzenia. Teraz tak, muszę znaleźć kogoś innego, kto nosił imię, żeby zobaczyć, co mi potem właśnie się tym zająć. Tylko pytanie, kto to był, bo wiem, że to właśnie jest jakiś ktoś inny z imieniem, jak mówię, to ma dać mi zadanie. Ta sama osoba, która przekazała mi o tym, że jestem ślepy i pominąłem tę księgę. No, powiedziałem też o tym. Jak tu mamy, co? Wino. Wino do ukradnięcia sobie darmowe, no i kilka kufrów, których na razie nie otworzymy. Bo po prostu chciałbym kończyć jak najprędzej ten odcinek na tym, że zrobimy te zadania. Więc no, po prostu wypadałoby się pośpieszyć się, postarać się i inne takie. Mamy Gumbert. Okej, okay, kradzież kieszonkowa, osyłka tłuszczu, jabłko, krzyż sztuki złota. Jestem kucharzem. Na pewno słyszałeś, jak na mnie narzekają. Gumbert przesolił zupę. Gumbert przypalił ścierwojada. Żartuję. Akurat na gotowaniu się znam. Z biegiem lat sam zauważysz, że gotowanie to nie tylko położenie czegoś na patelni, w garnku czy nad paleniskiem. Gotowanie to zbiór doświadczeń, nie czytanie z kartki. Mhm. Z tym się zgadzam, to akurat w 100%. Pohandlujmy. I dobra, zobaczmy najpierw, co on tutaj ma, a potem pogadamy o robocie. Są tu różne rzeczy, ale czy ma coś ciekawego? Co ciekawe, chyba znamy wszystkie recepty, które ma. I oczywiście są jeszcze tutaj księgi, które potem będzie można pokupować za expa, ale to później. Znajdziesz dla mnie jakąś robotę? Patrząc po tobie, podejrzewam, że raczej nie masz na myśli stałej pracy przy winogronach. Tak się składa, że akurat mam coś, w czym możesz mi się przydać. Większość zbieraczy na farmie pracuje tutaj na kontrakty, które określają ich wynagrodzenie w zależności od zebranych skrzynek winogron. O ile motywuje to do pracy, to sprawia równocześnie, że większość chłopców omija małe, dopiero dojrzewające okazy. Przynieś do mnie 2 tuziny takich kiści. O tej porze roku na krzakach pewnie będą głównie takie, więc nie musisz się specjalnie rozglądać. Okej. Chyba tuzimy? Tuziny, nie tuzimy. Więc będzie to łącznie... 24 dojrzewające winogrona. Okej, okay, czyli tutaj nie mogę nic zrobić. To zrobić przebrany krzak... Dorodny krzak, to... W dorodnym krzaku mogę coś zrobić, czy jak? Bo nie wiem.
Okej, jak piszę dorodny, to mogę zbierać, więc... Fajnie. Wiem już, jak to zrobić. A nie, teraz już... Nie mogę. Tak czy inaczej, ja się tym chyba zajmę. Jak już będę miał też tutaj właśnie pozbierane te winogrona, to spotkamy się za chwilę ponownie. I zobaczymy, czy to było to, o czym słyszałem, czy nie. Posłyszałem, jak mówię o jednej rzeczy. I o jednym kwestii, ale... Nie wiem, czy to jest to, o co mi chodziło, czy nie. Więc, tak, nie. Do usłyszenia za chwilę. Czemu dla was to będzie od razu? Dla mnie za chwilę. No cóż, jakaś polna bestia mi tu zauważyła, więc... Chciałem powiedzieć, że będzie niebezpiecznie, ale jednak... Znikła, więc... Ja niepotrzebnie wznawiałem nagranie. No więc, winogron mamy już wystarczająco. Nadal będę jednak ich trochę szukał. A druga rzecz, kolejna polna bestia mnie tutaj zauważyła, a jest na zmyskinie. Więc... cztery porażenia. Może mogą zrobić lepiej ludowymi strzałami, czy jak to się to nazywało. Ale tak czy inaczej mamy tutaj do czynienia z leżem tych polnych bestii, więc... Więc zginę sobie po prostu. Oczywiście. Dobra, postęp był zyskany, ale do gniazda polnych bestii raczej na razie nie idę. Zamiast tego zobaczymy przy okazji sobie, czy są tu jeszcze jakieś krzaki, które mógłbym szybko podnieść. Czemu by nie? Skoro część winogron z własnej kieszeni będę im oddawał, to równie dobrze mogę je odzyskać sobie. Zbierę w... Więc nie, nie, Marvin. Ogarnij lamę. Przebrany krzak. O, jest dorodny krzak. Fajnie. Od razu weźmiemy 5. Wydaje mi się, że nawet już sobie w takim wypadku odrobiłem straty. Podkreślam, wydaje mi się, bo nie jestem jeszcze taki przekonany. Tak czy inaczej... Pozbieram wszystkie winogrona z czasem na pewno. Żeby mieć sobie zapasa. A póki co... No, lecimy z powrotem do naszego kucharzyka. Bo chyba mam wystarczająco. Przeniosłem winogrona. Doskonale. Trzymaj. To za fatygę. Nie mogłeś po prostu zlecić tego pozostałych pracowników? Nieźle. To wino to trochę mój własny pomysł. Wszyscy tutaj wolą robić wszystko zgodnie z dawnymi tradycjami i boją się zmieniać stare receptury, choćby o jedną łyżkę przypraw. Okej. Okay. Wolę nie ryzykować, że Liam wyleje całą beczkę, gdy dowie się, że eksperymentuje. Cholera. Miałem nadzieję, że winogrona będą trochę bardziej kwaśne. Mam pomysł. Pomożesz mi dokończyć to wino, a gdy już sobie odsiedzi swoje na półce, to podzielimy się produktem końcowym. Co ty na to? Okej, okay. Niech będzie. Wino? Wchodzę w to. Dobra, nie traćmy czasu. Żeby dokończyć przepis, będę potrzebował czegoś kwaśnego. Niech pomyślę. Spróbujmy z jabłkami. Myślę, że 10 sztuk powinno wystarczyć. Okej. Jeśli nie masz żadnych przy sobie, to sprawdź sady obok winnicy. Gdyby ktoś się zaczepił, to powiedz, że ja cię przysłałem. Okej. Mam te jabłka. Zobaczmy. Zjadę jedno. Dokładnie takich mi było trzeba. W międzyczasie zacząłem przygotowywać już zacier z winogron. Chodź, pomożesz mi to, uwiniemy się z tym w kilka godzin. Okej. A więc tak, pójdziemy z nim. Ale już nie powiem, że definitywnie to nie to, o czym słyszałem. Chwila. Więc... Ja, jakieś inne zadanko sobie tutaj wykonaliśmy. Nawet i fajnie. Okej, czyli też tu muszę usiąść po prostu. Jej, wykonaliśmy jakiegoś questa fajnego. Najgorsza robota za nami. Czyli wino można już pić? Chłopcze, nie. Przed tym winem jeszcze długa droga. Najpierw trzeba pozwolić, by zaczęło fermentować. Przefiltrować otrzymany produkt, później zlać do butelek. Spokojnie, tym zajmę się już sam. Muszę tylko zwolnić jeden z baniaków. Znałem już poprzednią partię do butelek, żeby mieć miejsce na nasze wino. Mógłbyś ułożyć te butelki na jednej z tych półek? Tylko ich nie rozbij. Ja wracam do ksiąg. Muszę spisać aktualny stan magazynu. Jasne. Nie, 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 Marvin! Nie! Nie wkładaj
Znaleźć gdzieś jakąś półkę, na której mogę zrobić interakcję. O, jest tu interakcja, odłóż wino. Dojrzewające wino tutaj odłożyć. Gdzie my je mamy? Jest na półeczce, mogę go poinformować. Hej, świat się baguje. Nie mogę się doczekać, by spróbować naszego nowego wina. Może w końcu tchniemy trochę świeżego smaku w tą tradycyjną winnicę. Dobre wino potrzebuje jednak odpowiedniej, chwytliwej nazwy. Okej. Nigdy nie miałem głowy do takich rzeczy. Może ty masz jakiś pomysł? Mam pomysłów kilka. Mam kilka pomysłów. Najlepiej będzie, jeśli napiszesz mi to na kartce. Mam jeszcze dziś trochę roboty, a wolę, żeby mi to nie uciekło z głowy. I teraz ważna rzecz. Muszę sobie przypomnieć, na jakim to jest... archipelagu Archonos, więc pozwólcie, że szybko sobie to sprawdzę. Ja bardzo będę jakieś gotowe na nazwy. Wybaczcie, że to cięcie, nie chciałem go zrobić. A więc musimy wpisać nazwy naprawdę. Dobra, to muszę po prostu... przypomnieć sobie, na jakim archipelagu to było. Okej, okay, jest to wschód. Więc... Gwiazda Wschodu. Bo jest gwiazdny klucz, więc Gwiazda Wschodu jest najbardziej sensowna, ale niech będzie. Kolejny poziom. Sam bym z pewnością na to nie wpadł. Miejmy nadzieję, że spodoba się pozostałym. Zanim wino będzie gotowe, minie trochę czasu. Pośle po ciebie gońca, gdy nadejdzie czas na pierwszą degustację. Jasne. Więc jej, dostaliśmy level upa. I wow. Trochę się to podziało. Tak chwilę, że nie znalazłem tego zdania, o którym mi chodziło, więc... prawdopodobnie trzeba trochę go poszukać. Przy okazji poczęstujmy się tymi wszystkimi rzeczami, które tu leżą. A ja powiem wam tyle. To by było na tyle w tym epizodzie. Tak przed dłuższy niż planowałem. I tak, w następnym będziemy tu nadal łazić i szukać tego questa, o którym słyszałem. A później się zobaczy, co dalej. Na pewno... to, co ważne, będę marudził mojemu wspaniałemu przyjacielowi, żeby może mi zdradził sekret, gdzie mogę szukać trzeciej księgi. A ile on wie? Ale podejrzewam, że wie, ten gościu jest takim maniakiem tego gotika. W tym koniec też, że pewnie pamięta wszystkie lokacje. Ale tak, tak czy inaczej, no. Na pewno już kończymy, więc dziękuję wam za uwagę, no i trzymajcie się, hej, hej. A ja jeszcze na patelnicy smażę trochę jabłek na następne spotkanie, więc no, to tyle.